Moi drodzy, od 2016 czekam na to, by Polska się zrehabilitowała na euro i w końcu zawojowała. Pamiętam w 2016, ile kurde tam narobiła rabanu na tych mistrzostwach, jak pokazaliśmy. Czas więc na euro 2020... A nie, czekajcie. No tak, korona. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś numeru wam nie podam, ale powiem wam, że jest trening strzelecki i powiem wam, że łączna z piłkarzy kosztował to 8 zł. Ja dostałem to od kreatywnego Rafała zresztą na moje drugie urodziny tego kanału. I narzekajcie, że nie ma Kobi. No to macie coś z Kobi, moi drodzy. Dostajemy tu dziewiątkę C, czyli sławnego Lewandowskiego tablicę. No kilka ciekawych klocuszków tutaj na pewno mam nadzieję znajdziemy. I nawet wiemy, że znajdziemy, moi drodzy. Mamy tu figurkę w skali jeszcze 1 na 1. No i cóż, otwieramy paczuszkę. No nie ma tu jak w Lego, w ogóle to jest bardziej sklejone niż Lego. Kurde, przyznam wam się szczerze, że jak tak teraz myślę, to ja żadnej większej paczki nie miałem jeszcze przyjemności z Kobi otwierać. Mam ją pierwszy raz i powiem wam szczerze, że otwieranie nie jest zbyt przyjemne. To znaczy jest po prostu ciężkie, nie wchodzi do tego łatwo jak w Lego. Oczywiście może to i dobrze, ale nie wiem. Na razie się dopiero przyzwyczajam do zestawu. Moi drodzy, co znajdziemy w środku? 2, 3, 4 i 5. Tak jak mówiłem, to jest mój pierwszy z większych zestawów Kobi, takich kartonowych, w ogóle pudełkowych, większych, bo kartony oczywiście były, ale mniejsze dotychczas. Jeden woreczek, nie, dwa zupełnie inne, dwa zupełnie inne. Tych klocków faktycznie jak na 90 to nie wygląda, by było tu za dużo. Mamy również oczywiście instrukcję, co nikogo nie dziwi. Przyznam się szczerze, no zestaw już ma kilka lat, więc ona pachnie tak średnio, bo one przecież były wydawane w 2018, prawda, roku. Ten w ogóle jest bardzo ciekawy zestaw. Jeszcze mam ten, dostałem od kreatywnego. Także wszystko przed nami, na spokojnie. Tutaj instrukcje Kobi jak zwykle nie zawodzą, są przejrzyste, tutaj wszystko widać, co jest w ogóle piękne. Nie mamy tu do czynienia z naklejkami, nie mamy tu również do czynienia z numerowaniem, nie, przepraszam, jest numerowanie worków, ale nie wiem po co, bo mamy tu jedynkę, a na pozostałych nie mamy żadnych już cyferek. Nie, też jest jedynka, okej. A na tych już nie mamy znakowania, więc no chyba, że to jest rozdzielenie, moi drodzy. Fajne mamy takie dziurki, niczym w starych Lego za 90. Tam też woreczki miały kiedyś dziurki, dziś już dziurek nie mają. No i moi drodzy, cóż tu będziemy ściemniać? Będziemy sobie to budować, będziemy sobie to właśnie montować na waszych oczach. Speed Build, który jest jakże częsty w sumie na tym kanale, w odróżnieniu od mojego bazowego kanału, gdzie Lego jakość znamy. Jakość Kobi też generalnie znamy, więc dzisiaj się tu nie będziemy rozwodzić nad jego jakością, nad jakością tych klocków, bo wiem, że tu jest prima sort, jest bardzo dobrze. Tu się nie mamy więc co mówię zastanawiać, tu się nie mamy więc co mówię doszukiwać jakichś wad, bo raczej ich tutaj nie ma. Mamy, moi drodzy, co w ogóle jestem w szoku, piłka. Wiecie, że piłka się składa z dwóch części? I nawet jakąś trzeba ją złączyć jeszcze. No to tego, moi drodzy, nie wiedziałem. Wydawało mi się, że piłka od zawsze była jednym elementem. A tu proszę, moi drodzy, ile człowiek się jeszcze... Nie, to nie może być piłka. Taka piłka by była? Nie. Prędzej to będzie piłka, ale jeszcze nie montuję, bo nie wiem, czy dokładnie ten element będzie mi potrzebny. Dobra, moi drodzy, pozwólcie, że ja sobie to mówię. Nie wygląda, że jest dużo klocków, więc powinno to potrwać szybko. W ogóle hipek jest prawie cały złożony. Jeno beret trzeba mu nałożyć, w sensie głęb i fryzurę. I moi drodzy, no Lewandowski jak się patrzy, dokładnie jakby wczoraj u mnie na obiedzie to tak wyglądał. Dokładnie to jest jego ryjec. No chyba, że ten, kto do mnie przyszedł, to nie był Lewandowski i się za niego podawał. Nie wiem, ja się na piłce nie znam, co już nieraz wam zaznaczałem. Po prostu nie lubię piłki nożnej, ale to już kiedyś o tym mówiłem, może jeszcze kiedyś o tym powiem. Wiele ciekawych elementów na pewno tutaj zawartych. Spójrzcie, jak ten tutaj długi, wejście do męskiego kibelka, tak, mówię, brak absolutnie naklejek, to jest coś, co mi się mega podoba. Jakość tych klocków, jak już mówiłem, nie podlega tutaj dzisiejszej ocenie, ponieważ ona jest naprawdę mocne 9 plus na 10. Jedyne, co mi się, mówię, nie podoba w Kobi, tak naprawdę troszkę hipki, ale coraz bardziej się do nich przyzwyczajam, plus troszki kolorki mogłyby być żywsze, ale to już jest kwestia gustu. Dobra, ja buduję, a nie zagaduję was.
No i moi drodzy, pełny zbudowany zestaw prezentuje się w taki oto sposób. I na starcie muszę taki jeszcze powiedzieć, gwoli ścisłości, jak się to budowało. Budowało się to w miarę przyjemnie, trochę ciężej niż Lego. Problem miałem z tymi długimi studami, by je wszczepić, faktycznie trochę siły musiałem to włożyć. Problem też miałem trochę taki, że wiecie, w momencie, gdy jednak zazwyczaj jestem przyzwyczajony do tych Lego, a tu mamy naprawdę wiele elementów, które Lego nie zawiera, naprawdę kilka razy potrzebowałem się ogarnąć, na przykład nie widziałem, że jest klocek piątka, a nie, Lego jest czwórka albo szóstka, nie, a tu piąteczka, proszę, więc z automatu szósteczkę i tak dalej, jednak budowało się to oczywiście wszystko dalej przyjemnie, nie ma tu żadnych problemów, tak jak mówiłem, jakościowo nie ma żadnych zastrzeżeń, natomiast chciałem powiedzieć sobie o samej budowie, gdyż nigdy nie miałem tak dużego zestawu w swoich rękach, moi drodzy. No i cóż to jeszcze można powiedzieć, mamy do czynienia z pełnym placem treningowym, no i samym rzeczonym lewandowskim mistrzem Polski. Sam tutaj proszę, strategia na tablicy prezentuje się naprawdę wyśmienicie, ładnie i przejrzysto. Co prawda nie wiemy, kto jest kto, no ale przecież tak te wszystkie gmochy nam to rysują, że nigdy nie wiadomo, kto jest kto. Brakuje faktycznie troszkę kolorków, żeby na przykład to było kolorkami pozaznaczane, byśmy wiedzieli właśnie, kto jest z której drużyny. Natomiast nie będę na ten element narzekał, jest on jak najbardziej spoko. Tym bardziej, że nie jest on naklejką. No Lego, patrz i się ucz. Piłki instynktownie dobrze tamtym kolczuszkiem złączyłem, także tu też nie ma co omawiać, nie masz na nich żadnych, absolutnie żadnego napisu. Gdybym znalazł na ulicy, pomyślałbym, że komuś guma kulka wypadła i troszkę szkoda, w sensie, że nie ma tu jakichś większych nadruków na nich czy coś, by bardziej to piłkę przypominało, no ale cóż. Mamy również takie pachołki, między którymi nasz Lewandowski mistrz Polski musi siedzieć tam poprzemykać z tą piłką. No właśnie, sam Lewandowski mistrz Polski znajduje się na takim oto rusztowaniu, można tak to nazwać? Chyba tak. Ten tutaj śmieszny klocek jest właśnie po to, byśmy sobie trenowali to kopanie tym elementem. I faktycznie nie ma co, to się w miarę sprawdza. Tutaj mam krzywy stolik, jak właśnie wyszło teraz na recenzji, ale naprawdę to się sprawdza. By wam to udowodnić, zaprezentuję to chociażby na tym tutaj najważniejszym elemencie. Lewandowski mistrz Polski już się przymierza, już się przymierza, już się przymierza i... Dwa punkty, moi drodzy, pięknie dwa punkty. A mam jeszcze drugą piłeczkę. Mam jeszcze drugi cios. Pięknie, no niestety nie, znaczy pięknie, no pięknie niestety nie udało się, natomiast pięknie, moi drodzy, walnąłem. Jak widzicie, zabawka jest w pełni bawialna, naprawdę da się tym kopać, naprawdę da się tym bawić i da się nawet tym uczyć. Bo jak widzicie, mam tutaj jeszcze dwa pachołeczki takie, również tutaj się przykleję trochę, tylko że mogło tu być jakiś nadruk, chociaż z drugiej polskiej, bo... Chociaż z drugiej strony chyba faktycznie te flagi nie mają żadnych nadruków na boiskach, a dodatkowo tutaj jeszcze trzeba docenić u góry ten taki dzyndzelek. No i mamy jeszcze dwóch takich typków, co prawda są dużo niżsi od naszego piłkarza, ale w realności też chodzi tylko o to, by omijać jakieś pachołki, niźli mieć faktycznie ich tak ustawionych. A czekajcie, moi drodzy, zróbmy to trochę ciężej i spróbujmy trafić z dalsza i jeszcze tutaj z dwoma takimi typasami, albo dobra, nie, z jednym typasem na bramce, tylko piłka musi stać, a nie uciekać, moi drodzy. I uwaga! No cóż, WTF mistrzem Polski, moi drodzy, nie będzie jak Lewandowski mistrz Polski. No cóż, natomiast muszę wam powiedzieć szczerze, no że tak, cały czas z tymi kobinie po drodze, bo cały czas są te inne podróbki i tak dalej, ale za każdym razem jak się z nimi spotykam, moje serduszko do nich zaczyna bić. I ja znów widzę tutaj tą jakość, znów widzę tutaj tą fajność, znów widzę tutaj to, że polska firma naprawdę powinna być bardziej znana i doceniana na świecie i na moim kanale również, także może to się zmieni po raz kolejny, obiecuję, a zobaczymy jak będzie, moi drodzy, ale mówię, non stop te chamskie podróby się pchają się niczym Lewandowski, kurde, do bramki z piłką, no i może właśnie, kurde, powinny się kobi pchać tak na mój kanał, jak Lewandowski do Bundesligi, do każdej innej ligi, moi drodzy. No, bardzo dobry zestaw, naprawdę, kreatywny, bardzo ci za niego dziękuję, jest jeszcze jeden złączona z piłka i on się oczywiście pojawi. Zabawka nie tylko w pełni bawialna, ale i porządna jakościowo i naprawdę do kobi chyba nie muszę namawiać wam i mówić, bo w ogóle to fajne, tak jest, to jest bardzo w ogóle fajne. Dzięki, że tutaj ze mną byliście, mam nadzieję, że będzie również w kolejnych recenzjach na moim kanale. Byście tego nie przegapili, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę chociażby, by też ten filmik dotrzeł do jak największej ilości ludzi, bo im was więcej, tym tutaj więcej filmów i lepszych jakościowo, pamiętajcie o tym. Ja się dzisiaj z Robertem z wami żegnam, mówiąc jak zwykle, bye! Ja w ogóle wiecie, co jest ciekawe, że ten twarz, aparat, wy tego oczywiście nie widzicie, ale aparat mu twarz wykrywa. Serio. Ciekawe, czy apka do wykrywania twarzy wykrywa, aby to robi. Ciekawe.